Dobry wieczór, witam Państwa na meczowej konferencji prasowej. KS Katowice przegrał z Miedzią 2-0. Najpierw o komentarz poproszę trenera gości, pana Bogusława Baniaka. Przede wszystkim dobry wieczór. Dwa aspekty chciałbym poruszyć. Pierwsza to jest sprawa meczu. Ja uważam, że powiedziałem na odprawie moim zawodnikom, że to nie jest tak, jak to się wydaje komuś, że ogromne problemy pana trenera, całego zarządu GKS-u powodują to, że drużyna nie będzie grała. To są chłopcy z charakterem, ze wspaniałymi kibicami i podwójna mobilizacja wtedy się rodzi. Ja prowadziłem też taki zespół Pogoni i wiem, że to gdzieś tam do pewnego okresu można wytrzymać i grać i nie mieć kontuzji i trenować samemu. Na dłuższą metę to się po prostu nie da. A teraz co do meczu, pierwszą połowę mamy do rozstrzygnięcia, jesteśmy przy posiadaniu piłki. Organizacją gry myślę, że stworzyliśmy sobie tyle sytuacji jak do tej pory nigdy. Gaka jest rozkrzyczany, bardzo agresywny, z chęcią wygrania meczu, ale otworzył nam tyle kartarzy, że gdyby nie wykorzystane sytuacje Zakrzewski, Zasada, Madejski, Grzegorzewski, prawda, no to są sytuacje czytelne i mecz mógł być rozstrzygnięty w pierwszej połowie. Natomiast druga, żadna taktyka, to hardość zespołu, taka potraktowanie swojej sprawy bardzo mocno i gratulacje tu za motywację dla trenera i dla tych chłopców, bo no rzucili się na nas niesamowicie, zapominając w niektórych momentach nawet, że może wyjść kontra i tych kontr wyprowadzaliśmy dużo, ale ostatnie podanie kompletnie nie pasowało. Zmiana Zakrzewskiego spowodowana kontuzją i Grzegorzewskiego, który właściwie po porobie wrócił do zespołu. Były takie, że Brazylijczyk nam się kompletnie w tych kontrach nie sprawdził. No i jak to zwykle Madejski swoim rajdem, który już potwierdził w pierwszej połowie, zarabia nam rzut karny, wykorzystuje Nowacki i wygrywam tutaj 2-0. I myślę sobie, że nie obrażę tu nikogo, że zasłużenie, bo jeszcze raz powtarzam, tych sytuacji mieliśmy i w pierwszej, i w drugiej połowie mnóstwo. Natomiast drugi aspekt to zawsze z przyjemnością, mimo tych agresywnych kibiców, którzy mi tam dokuczają, z przyjemnością przyjeżdżałem na GKS Katowice przez tyle lat i myślę, że chciałbym nawet jako kibic, czy już później po zakończeniu przyjeżdżać tutaj, bo dla mnie to była firma i za pana Dziurowicza i za później wszystkich działaczy kolejnych. I ja myślę, że w ogóle nie wyobrażam sobie jako Polak i jako kibic w tym momencie, żeby GKS Katowice nie grał dalej, czy zniknął z mapy Polski. Tu trzeba obudzić miasto i prezydenta, bo trzeba wiedzieć, co to jest GKS Katowice. To nie jest zespół gdzieś tam, który sobie stworzył historię i ma wielki żal do jakiegoś pana prezesa, który poszedł do Warszawy, tylko to jest GKS Katowice. A ja tą nazwę naprawdę bardzo szanuję i współczuję tutaj trenerowi zarządowi. Dziękuję trenerowi za słowa otuchy. Wiadomo, jak to wszystko jest. Ja tylko mogę powiedzieć jedną rzecz, że żałuję tej drugiej połowy, bo wydaje mi się, że mieliśmy mieć bardzo blisko. Mogliśmy ich nawet rzucić na tak zwany ipon i znokautować całkowicie. Mieliśmy ku temu szansę, na pewno. Tego bardzo żałuję. Bardzo dziękuję zespołowi za wolę walki. To była ekipa jeszcze do tego, przy tym wszystkim, co nas tutaj dotyka. Mimo wszystko drużyna bez 6 podstawowych zawodników, którzy są albo zawieszeni, bo wiadomo jak sprawa Jacka, albo pojechał na kadrę Denis, albo wypadły nam kontuzje. Kontuzja przed meczem Kamińskiego, kontuzja w czasie meczu Goncerza. To mi też daje do myślenia, a dlaczego? Wszyscy się powinni też mniej więcej domyśleć. Zawodnik na to, żeby profesjonalnie grać piłkę, przygotowuje się do meczu 24 godziny na dobę. W sposób profesjonalny powinien to wszystko robić, potem coś nie wytrzymuje. My też nie wytrzymujemy. Dziękuję.